przywieźliśmy tutaj ze sobą masę gadżetów, które mają na celu edukowanie społeczeństwa. Starszych tutaj jak gdyby zapoznajemy z pracą leśnika i na czym to polega, że to nie jest takie łatwe zadanie, że wymaga to wiele wkładu i trudu. Natomiast dla młodszych mamy kolorowanki, mnóstwo nagród, no i ich uczulamy tutaj na piękno naszej przyrody, żeby od najmłodszych lat uczyli się doceniać las, zwierzątka. Mamy przygotowane specjalne zabawy, myślę, że dzięki temu ciekawie tutaj spędzą czas i się nauczą czegoś ciekawego. Jesteśmy tutaj już 11 raz, cieszymy się z Łęczycą, pomagamy, wspieramy w urządzaniu Hubertusa. Dzisiaj był temat ptaki drapieżne, prowadzimy konkursy, żeby ludzie to, czego nie widzą w naturze, mogli zobaczyć i możemy w ten sposób troszeczkę przybliżyć to, jakie ptaki u nas występują, które są naprawdę pomocne w życiu i we wszystkim tym, co możemy zaobserwować na terenach leśnych, jak w domostwach. Dzisiaj na święcie Hubertusa 11 w Łęczycy gotujemy gulasz z dzika. Dziczyzna, która tutaj jest bardzo, że tak powiem, zdrowa. Mięso jest wyjątkowo, według mnie, delikatne i u nas w kraju niedoceniane. No. Więc uważam, że powinniśmy jak najwięcej spożywać dziczyznę. Dzięki sponsorom, czyli Lasom Państwowym, będziemy dzisiaj rozdawać gulasz za darmo tutaj wszystkim chętnym na tym święcie Hubertusa w Łęczycy.